Dziś możemy zakomunikować, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska, rządowa agencja przekaże do Sochaczewa 62 miliony złotych na geotermię. To będzie montaż finansowy polegający na dotacji 33,4 miliona złotych i pożyczce z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 28,6 miliona złotych. Dzięki temu Sochaczew będzie podłączony do geotermalnych wód, do tego gorącego pieca, który jest pod nami, do tego źródła ciepła, po którym jako mieszkańcy Sochaczewa chodzimy codziennie, ale ono jest 1,5 kilometra pod ziemią, więc trzeba się do tego ciepła dowiercić. Tak jak dowierciliśmy się otworem próbnym, który kilka lat temu zrealizowaliśmy przy pełnej, 100% rządowej dotacji. To potwierdziło, że Sochaczew ma potencjał do zbudowania geotermii. Rusza budowa geotermii. Za te pieniądze zostanie wykonany odwiert 1,6 km w głąb ziemi. Za te pieniądze zostanie tu zbudowany zakład geotermalny. Zostanie modernizowana sieć ciepłownicza w Sochaczewie na ponad 2,5 km. To ciepło zostanie doprowadzone do sochaczewskich ciepłowni. Wszystko po to, żeby podnosić jakość życia w Sochaczewie. Podnosić standard, bo geotermia to jest zeroemisyjne, najczystsze źródło energii. I w tym kierunku idziemy. Chcemy, żeby Sochaczew był coraz lepszym, bardziej komfortowym miastem do życia. Ograniczamy zużycie energii. To jest oszczędność energii, ta inwestycja. I ograniczamy emisję. W Sochaczewie będzie jeszcze czystsze powietrze. Dzięki tej inwestycji, dzięki zbudowaniu geotermii dla Sochaczewa, my podnosimy bezpieczeństwo energetyczne. Niezależnie od tego, co wymyśli Putin, niezależnie od tego, co się będzie działo na świecie, my mamy własną, sochaczewską energię geotermalną, której nikt nam nie zabierze, bo ona jest tu pod Sochaczewem. Przygoda Sochaczewa z wodami geotermalnymi zaczęła się dokładnie 6 lat temu. 26 września 2017 roku nasz samorząd podpisał umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w celu dokonania odwiertu badawczego, GT1. Dokładnie za nami jest to miejsce, gdzie ten odwiert powstał. Zbadaliśmy zarówno wydajność, jak i temperaturę wody. No i nie ukrywam, chcieliśmy iść dalej. W 2020 roku nasza spółka PEC złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. No i niestety te wszystkie okoliczności, które znamy, które zadziały się, pandemia, później gwałtowny wzrost cen, wszystko to spowolniło pracę, ale nie zaprzestało. Sądzę, że dzisiaj dla nas wszystkich jest bardzo ważny i bardzo szczęśliwy dzień. Ale żeby dojść do tego etapu, potrzebna była przede wszystkim determinacja, fachowość, sprawność. I za to dziękuję moim współpracownikom na czele z panem burmistrzem Dariuszem Dobrowolskim i prezesem panem Jarosławem Dorociakiem. W 40% uzależniamy się od źródeł ciepła zewnętrznych. Będziemy mieli własne źródło ciepła, źródło, na które nie będzie miało wpływu żadna okoliczność, zarówno nasza tutaj krajowa, jak i zewnętrzna, międzynarodowa. Bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców. No jeszcze jedna bardzo ważna wiadomość dla mieszkańców to jest to, że niejako podwójnie chcemy wykorzystać wodę geotermalną. Pierwszy etap to wykorzystanie jako źródła ciepła, a drugie już po zatłoczeniu na stacji uzdatniania wody. Chcemy, żeby ta woda geotermalna popłynęła w kranach mieszkańców Sochaczewa. Na pewno też jest to bardzo dobra wiadomość.